Ale w szkole w Los Angeles po prostu tak pokochałam teatr. Tam wszyscy są aktorami czekający na ten moment. Alżbeta Lenska lub Beta, aktorka, piosenkarka, mama, żona. To w wakacje zajdę w ciąży będzie dziecko, to zostaje w Polsce. Jeżeli nie, no to okej, okay, to wracam, mam się boi, że to się ro ro rozsypie. Ale też kobieta, która przeżyła tętniaka mózgu. I jak sama mówi, dostała drugie życie. Mi to ot otworzyło klapki w głowie. No była panika w teatrze, nie widzieli, co się dzieje, nie nie, ale widzieli, że coś jest nie tak, no, bo najpierw nie byłam w stanie oddychać. Mówiłam, że z gorzej mi boli głowa, żeby tabletki, tabletki, znowu tabletki, więc półprzytomna prosiłam o prochy. Nie? To jest w co w głowie mamy. Nie? Wtedy wyszło, tak, że że, pęk, że zalał pół mózgu, że sytuacja jest dość ciężka. Przyjęli, półprzytomna musieli przebudzić, powiedzieli, że będę miała operację że mogę nie przeżyć, a jak przeżyję, to mogę być sparaliżowana, może być bardzo ciężko, żebym była świadoma. Jak się ono zmieniło po chorobie i jakie są jej plany i marzenia zawodowe? Ja sobie sama zafundowałam to, żeby przeżyć to, żeby być tym królikiem doświadczalnym, nie mając świadomości. Alżbeta, a właściwie Beta, mhm. e, bardzo mi miło. Bardzo mi miło. E, tym bardziej mi miło, że się przygotowałaś i jesteś w Przygotowałam się w dresie i miałaś rację, że jest u ciebie ciepło, jest. ale jednak rozmowy w dresie to rozmowy w dresie, więc wytrzymam. W mojej pracy trzeba wytrzymać wszystko, nawet jak jest upał, to czasami w płaszczach trzeba grać albo w futrze, więc wiesz. No tak, to dam jest radę. praca w trudnych, czasami wręcz pewnie ekstremalnych warunkach. Mhm, dokładnie. I w sumie od pracy trochę chciałam zacząć, ale znaczy pracy nie pracy, bo mnie bardzo zainteresował temat tego, że ty studiowałaś, w sensie kończyłaś mhm. aktorstwo w Los Angeles. Tak, w LA w Kalifornii. Wiesz, to, to, nie, to też nie są studia takie jak u nas w Polsce, które trwają 4 lata. I jak mój mąż, który jest po szkole teatralnej w Polsce w Łodzi, tłumaczy, że w Polsce zabijają cię trochę emocjonalnie, mentalnie i tak taki dół, du du żeby grać dramę mm. i ponieważ ja już grałam, już pracowałam jako aktorka, jeszcze nie w teatrze, to powiedział, że znając moją osobowość i moje zawsze serce na ręce, powiedział, że tego jakby nie dam rady znieść, więc lepiej, żeby właśnie znalazła szkołę inną. I, no i szukałam szkoły i stwierdziłam, że trzeba się zainspirować czymś, stwierdziłam, że... Christoph Waltz, który był moją inspiracją. Niemniej kojarzycie film e, Bengarty Wojny. Oczywiście. Bankarty Wojny. Na tym filmie, jak poszłam na Brada Pita i innych, ale wyszłam z tego kina, jak pewnie większość osób i mi co to był za koleś, który grał po prostu tego hitlerowskiego e, nazistę. E, I był genialny, tak? Był Austriakiem, który był właśnie w szkole LA w Strasburg, więc wiedziałam, trzeba jeść jego tropem i wybrałam tą szkołę. Taka możesz, była historia tej szkoły. A możesz mi powiedzieć, bo by tak wydawałoby się, że dla kogoś, kto myśli o aktorstwie, czy mm -hmm. w ogóle e, pracy w filmie, bo to pewnie mm -hmm. nie musi być koniecznie aktorstwo, może być mm -hmm. pewnie też reżyseria czy cokolwiek innego, mm -hmm. to Los Angeles to jest takie spełnienie marzeń. No w sensie nie można nie mo jak myślisz aktorstwo film. To, to top of the top. Tak, w ogóle Los Angeles, Hollywood, w ogóle też tak. te marzenia są. I, I tam dokładnie jest, jak pokazują na filmach, że tam wszyscy są aktorami, ci, co pracują może nie w żabce, bo tam nie ma żabki, tam jest 7, eleven ale wszyscy są. Ci, co sprzątają podłogę, są ekspedientami, kelnerami, tam wszyscy są aktorami czekające na ten moment. Więc wiesz, ja jadąc tam w ogóle akurat na szczęście nie miałam tego marzenia, że ja tam jadę po karierę, bo wiedziałam, że to jest dla mnie. Dziś nie czułam tego, raz osiągalne, ale dwa to są też wizy, to jest pozwolenie na pracę, to jest duże zobowiązanie, to trzeba być. Może, jak mówię trywialnie, ale młodym, pełnym możliwości, ja byłam już troszkę starsza, idąc do tej szkoły. Miałam już męża, który był w Polsce, który pracował i w teatrze, i który miał karierę, więc wiedziałam, że to jest raczej niewykonalne, że ja zostanę tam, a on w Polsce, zresztą dawało mi to do zrozumienia. Byliśmy cały czas na, na Skype'ie, na rozmowie, jeszcze wtedy nie było FaceTime'ów, byliśmy z komputerem cały czas w kontakcie. Więc to był taki, taki czas, że bardziej jechałam, wiesz, dla siebie. To było dla mnie wyjechanie do szkoły, żeby sobie udowodnić, że się nadaję do tego zawodu, bo to jest znowu problem z wiarą w siebie i mhm. siłą. No bo jak miałam 20 parę lat i przebywałam z Rafałem i jego kolegami słuchałam, a kto miał dykcję, a jakie miałeś zajęcia z ruchu, a z kim miałeś to, a z kim miałeś tamto, to miałam, no ja nie miałam z nikim, no nie, nie, miałam, nie znam tej pani, no tej pani też, Czy znaczy znam tego reżysera, okej, okay, znam to środowisko, ale... No nie byłam tą z tych szkół, więc myślę, że to było też takie dla, dla mnie samej, wiesz, dla udowodnienia sobie, że okej, okay, nadaje się do tej pracy, pojadę tam i zawsze mówiłam, przeturla cię po podłodze, bo zawsze mówią, że w szkole cię turlają po podłodze i musisz udawać wszystko. No i w tej szkole tak było. I to był taki mój ruch, że albo w tej szkole, jak się przekonam, że to jest to, co chcę robić, mój zawód do końca, to zostaję w tym, a jak powiem, że to trochę nie mój klimat, no to, to może zrobię coś innego, ale, ale w szkole w Los Angeles po prostu tak pokochałam teatr, i co takie deski drewniane, po których można się czołgać, że stwierdziłam, kurde, to jest, to jest to", nie? że jakby taki dystans był jeszcze niesamowity. Wiesz, że w był Hollywood, ale tam byłam. Nie będę już nie mówić nazwisk, żeby tak było, ale że w tamtym czasie różne seriale polskie znane, i myślałam sobie, tutaj nikt nie zna żadnej tej osoby. nie? W Hollywood nie zna żadnego serialu gwiazdy czy osoby, z którą ja się boję, że jak stoi stoję, to, Jezus, to jest ta gwiazda, a tam to jest po prostu aktor. Nikt wielki, tak, więc stwierdziłam, że ten dystans, który chwytasz, albo kochasz tą pracę i robisz to dla pracy, a nie dlatego, jak wysoko stoisz w branży, no to, to było to. I ten wiesz, ten taki dystans, który chwyciłam, i powrót, od tamtej pory kocham tą pracę i nie mam stresu z tym, że gram mniej więcej czy w którym projekcie. Oczywiście jaram się projektami wszystkimi fajnymi, <laughs> ale, ale nie mam z tym problemu. Wczoraj też byłam na zdjęciach różnych do filmu. Podekscytowana, wiesz, przygotowany w ogóle tekst. mówię, moja postać siedzi mi to wszystko, wszystko, wszystko. Ona no minęłam się w korytarzu, naprawdę stop gwiazdą u nas w kraju. Mówię, kurde, mam taką konkurencję wysoką, że pewnie słabym mam możliwości, bo raczej u nas nazwiska to chwytają, ale mówię, wiesz, no, zrobię wszystko 100% co mogę i zobaczymy. A to nie było Ci trochę szkoda? wracać? Znaczy ja wiem, ja, słuchaj, ja, wiem, jak to jest, ja wiem jak to jest, się, wiesz, ja też zostałam, zawsze mówię w Polsce, ze względu na swojego męża, niestety weszłam na tą siłownię i go poznałam i już... Cholera jasna, no ja i weszłam na plan i też poznałam mojego Rafała kiedyś śmieję, bo kiedyś e, przypadkiem powiedziałam wywiad i to było, wiesz, na żywo, więc co, nie można było powiedzieć tego, że mój obecny mąż, i, obecny? Dobrze, że, że miałaś, czy, czy jest w planach kolejny? E, ale tak, to, to, tak naprawdę to były, tak, to były decyzje bo Rafał widział, że ja bardzo wsiąknęłam w tą, w tą mm. przestrzeń i szkoły i to nie była tylko szkoła sama a ja to jest też to poświęcenie, że jakby wydałam wszystkie pieniądze na tą szkołę, bo to, to jest w ogóle koszty by bycia tam jest ogromne. Więc e, w ogóle samochód został sprzedany, wszystkie oszczędności, wszystko wszystko wszystko. I wykorzystywałam 100% tą szkołę, czyli byłam normalnie w 5 dni w tygodniu w szkole, a w weekendy wzięłam wolontariat, pomagałam przy dzieciakach w szkole dla dzieciaków, co jest w ogóle genialne, bo oni mają szkołę naprawdę po prostu Lee Strasberg Kids. I mieliśmy zajęcia z musicalu, więc już widziałam ośmiolatki, dziesięciolatki, które tak grają, że się nie dziwię, że potem ci aktorzy to są aktorzy. Oni mają 18-19 lat i są pro, mm. bo tam się zaczyna od małego. Więc nawet samo to, że ja byłam 7 dni w tygodniu w pracy tam po prostu. Uczyłam się, chłonęłam, ile, ile mogłam. No kochałam, gdy w ogóle kocham pracować, zresztą nawet widzisz, że prostu no, Ruch, ruch, ruch. ruch. Um, no i stwierdziłam, że nawet może potem byłoby fajnie nawet być tam właśnie jako asystent, czy w szkole pomagać, po prostu być w pracy i Rafał widział, że mnie tak tam chłonie, 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 chłonie i ponieważ dostałam też stypendium tam, co jest rzadkością w szkole i widziałam, że, że asystent mówił, że bardzo mnie tam widzą w szkole, no więc padła decyzja, jak wróciłam na wakacje, Rafał do decyzję i mam nadzieję, że Zosie kocham cię bardzo i nigdy to do niej nie trafię, ale to jest tak, że że powiedział, że albo jeżeli w wakacje zajdę w ciąży, i będzie dziecko, to zostaje w Polsce. Jeżeli nie, no to okej, okay, to wracam, ale on się boi, że to się ro rozsypie. Zresztą. Więc to była taka, co świadza, decyduje jak będzie. No i bardzo szybko, pach, pach, pozałatwiane. I, i pozałatwiane, <laughs> więc, więc tak. No i w ciąży, tak wiesz, miałam w piątym miesiącu ciąży, pojechałam do Stanów pożegnać się ze, ze szkołą. Chciałam to zrobić oficjalnie I, i face to face, bo to po prostu taki mój kawał wspomnień. I też ludzi, bo ta szkoła tutaj była genialna, czyli ludzie, którzy tam pracowali, nauczyciele, nawet wiesz, ta pani z sekretariatu, przysympatyczna, która kocha tych studentów swoich. No i pojechałam podziękować im oficjalnie, powiedzieli, zostaniesz w pamięci naszej na długo, niedługo, bo nikt oficjalnie nie przyjechał podziękować nam za stypendium, <głos> <głos> że nie chcesz korzystać, mówi, także mówi powodzenia. Ale to jest, to jest też fajne, bo od razu jak wróciłam, to wiesz, od razu się pojawił pierwszy spektakl w Polsce. Od razu zostałam przyjęta do teatru tutaj i zaczęłam pracować, jakby rozwijać to tutaj, no więc... Właśnie chciałam się zapytać, czy jak wróciłaś, to takie było trochę zderzenie z rzeczywistością na zasadzie, że no jednak... E, Okej, okay, muszę zaczynać tak jakby mimo wszystko od nowa, no bo w Polsce, czy jednak mhm. takie e, ukończenie tych studiów tam e, otworzyło dużo drzwi i to jednak jak... Wiesz. Chyba otworzyło, wiesz, mi się wydaje, że nawet nie otworzyło przez nazwę szkoły, bo tutaj nikt nie szanuje tej szkoły. Czy może teraz, teraz już bardziej, ale kiedyś to w ogóle dla, jak ktoś słyszał, Strasburg, że jakiś taki jakiś stypendium to w ogóle jest. nie, Więc jakby to nie chodziło o szkołę, mi to otworzyło klapki w głowie. Wiesz, taki właśnie to brak blokady, pewność siebie, że ja wiem, co robić, że wiem, z czym się gryzie ten zawód. Wiem jak pracować, tam mają niesamowitych nauczycieli, którzy naprawdę tak się nie zagłębiają tylko w to jak grać, jak postać się rozgryźć. Nie tylko drama, 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 tylko tak jak są fajne postacie, jak fajne rzeczy podkręcić, co fajnego zrobić. Kocham niektóre ich stwierdzenia, na przykład castingi, gdzie chodziłam zawsze zestresowana. Uwielbiam to, że to w ogóle potomek Liszta Breka tam uczy, który mówił, słuchajcie, casting, jak was zapraszają, to jest najlepszy bilet, jaki możecie mieć, bo macie za darmo widownie, Hmm. I jeszcze na ciebie patrzą. Więc mówi hmm. po prostu, nie musisz im płacić tym, co castingują wiem, film i tak dalej, żeby cię zobaczyli, tylko przychodzisz tam za darmo, tak? Więc mówi, wykorzystajcie to po prostu jako swój najlepszy czas na, na występ. I, i to, był, to była duża taka zmiana, że właśnie te początki, jak chodziłam na, na zdjęcia próbne na castingi, to się mniej stresowałam, bo się cieszyłam, kurde, mogę się pokazać. O, fajnie, co hmm. so, już umiem grać, bo już wiem to, już wiem to. Więc to było fajne. Przynajmniej Na pewno szkoła duża mi otworzyła moich możliwości dla mnie w głowie. I chyba dlatego tak się potem potoczyło, że od razu był teatr, praca, i gdzieś tam to już szło. Już fajnie szło. A miałaś możliwość pójścia też na casting tam w Los Angeles? Pytam wiesz, dlatego, co... żeby się zapytać, czy jest... Czy wiesz, jakbyś porównywała, jak porównywała. wyglądają castingi? Wiesz co, nie. Tam, mówię, ja tam byłam na wizie studenckiej, więc w sensie nawet chyba turystycznej i studenckiej, więc nie można było tam pracować. pracować. To, co robiłam tam, to było nielegalne pracowanie, więc mam nadzieję, że nie będą ścigać, a było dawno temu, bo bardzo często brali nas, studentów, do jakichś etiud, brali nas do jakichś takich short filmów, na przykład co zaliczali reżyserie z innych uczelni, więc tam grałam w trzech filmikach takich malutkich, ale to było bardziej dla właśnie bycia na planie u nich, więc to takie bardziej było dla, dla fanu, więc oficjalnie tam nie pracowałam, tylko było właśnie pod kątem szkoły. Wszystkie przedstawienia i rzeczy robiliśmy w szkole, myślnie, na, oni mają tam super scenę też w Lichtenbergu. Taką scenę trochę małą, teatralną. Więc nawet na nasze zaliczenia y, przychodzili wszyscy, mieli nadzieję, że z tego Hollywood. Bo tak pozapraszali wszystkich <noise> producentów. No może ktoś przyjdzie, może cię zauważą. Cię może przyjdą. <noise> jak patrzę na zdjęcie z tych mojego show, to wie, Jezus Maria, to jest po prostu wstyd. Nie? wiesz, Straszny strój. Próbowałam śpiewać wtedy jeszcze, to tak musicalowo. No nie jesteśmy szkoleni pod musical u nas jednak. Nie? Mm. To, to też widać teraz po latach, jak widzę swój występ bardzo się starałam, ale ta muzyka mi nie wyszła za, za bardzo. Ale to, wiesz, to jest najważniejsze. No. jakby robisz 100% swoich możliwości na ten moment, w którym. Tak, tak, to był to, to był 100% moich możliwości. Aktualnie na jesteś. A tutaj na przestrzeni lat w Polsce uważasz, że ten proces castingów, on też się jakoś zmienił, bo wspomniałaś i trochę muszę pociągnąć. Ten no, no, temat, no, no bo wspomniałaś o tych nazwiskach. Mm -hmm. jak teraz, że mijałaś wczoraj, tak czy, czy jest, to jest trochę no. tak, że, że faktycznie... Co, ja, ja, ja myślę, że, że dalej tak jest, tylko um, ja nie mam z tym problemu już, tak, jak mówię, jak byłam młodsza, a pewnie jest inaczej. Lata robią swoje, doświadczenie moje robi swoje, też moje przejścia zdrowotne robią swoje, więc ja wiem, że tak jest i może mniej mnie to boli, I mam taki, wiesz, no mówię Ci, wczoraj jak się minęłam, to mówię, pff, no okej, okay, no wiesz, no... Gruba, gruba półka, więc zobaczymy. nie? I nie jestem zła, nie mam o, Jezu, nie mam szansy. Mam takie, dobra, zobaczymy, jak dostanę, to w ogóle będę, nie wiem, w niebo wzięta, tak? A jak nie, to nie będę zła, tylko będę mówiła, okej, okay, to było jakby z góry założone, produkcja widziała, że chcę nazwisko, więc fajnie, że w ogóle mnie zaprosili, tak? Więc ja jestem dalej wdzięczna, że w ogóle mogłam przyjść, pokazać się, bo był i, i reżyser, i produ produkcja cała, więc widzieli mi w kostiumach do filmów mówisz, to jest fajne, nie? więc sobie teraz to doceniam, a nie mam. A po co przyszłam, skoro i tak pewnie zagra to inna osoba, nie? Więc e, myślę, że większe docenianie jest na pewno. Wspomniałaś teraz o tym, e, nie wiem jak to nazwać, to wypadek to nie jest adekwatny Przejścia przejścia. Pamiętasz, jak wyglądał ten dzień poprzedzając? Mm, Nawet dzień spektakl. poprzedzając, wiesz, to, to było chyba w ten, ten dzień, znaczy poprzedzając też. Ja mam w ogóle dużo szczęścia, uważam w życiu, w ogóle w życiu, które mam dalej, bo mogłam go nie mieć. Szczęście jest ogromne, bo dzień wcześniej wracałam w nocy samochodem z dzieciakami z Katowic po dużej uroczystości. Więc ja sobie myślę, jakby się to stało w samochodzie, w trakcie jazdy, w trakcie jazdy gdzie dzieciaki spały, no, no to mogłoby być słabo. No, to mogłoby być słabo. Więc następnego dnia, mówię, to się miało stać wtedy, kiedy się stało to prawda stało się w takich, to wiesz, brzmi, bo teatr, ale my na przykład przyjeżdżając do teatru z Rafałem byliśmy pokłóceni w samochodzie, wyszliśmy, czekaliśmy drzwiami, oczywiście jak to by, bywa czasami, tak my też się kłócimy czasami. <grym> um, I nagle się dzieje coś takiego, nie? że nagle właśnie to jest takie uświadamianie, że ta codzienność, czy mogę tak w sekundę, nie może się nagle pozmieniać. No. Ale tak się zastanawiam, były był jakieś, teraz szczególnie z perspektywy czasu, bo mm. jak wcześniej człowiek nie zauważa takich rzeczy. Były twoim zdaniem dzisiaj jakieś znaki, że, że, co, że. to się dzieje? że to się dzieje? Nie, absolutnie. To były migreny, to były wieczne migreny. To jest to, co kobiety są przyzwyczajone, że migreny mają. No tak, I bo weź się tabletkę. Mami, tam, tak. weź tabletkę i spać. No więcej ja się przyzwyczaiłam. Ja w ogóle jestem za bardzo przyzwyczajona do bólu. W ogóle życiu z życie z bólem. Przed wywiadem mówiłam bark, tak? Ten bark już mój boli, od teraz już mija rok od mojego zmagania się z nim, ale ja po prostu funkcjonuję, ćwiczę i dopiero jak już tak boli, że już mi promieniuje wszędzie, no to idę go leczyć. Więc to jest na pewno coś, nad czym pracuję dalej, żeby się tak nie zajeżdżać, jeżeli chodzi o, o ból. Na pewno o głowę bardziej dbam. A wtedy były tak, były migreny. Były migrany. Wiesz, jeżeli są w ekipie mojej byli przyzwyczajeni, że wsiadam do busa, jedną ze spektaklem, biorę prochy, idę spać, budzę się przed teatrem, ogarniam, pracuję i znowu do busa prochy idę spać. Więc oni widzieli, że ja wiesz, nie z migraną, wiesz, taka nie mm. wiem, gwiazda, co och, zmęczona i boli ją głowa. Więc tak, jeździłam z bólem głowy cały czas, no i to było znowu takie niesprawdzanie, nie? więc od tamtej pory przypominam wszystkim, że jak się często boli głowa, to warto sprawdzić jednak, czy coś tam się nie dzieje. No tak, bo my, mam wrażenie, że w ogóle szczególnie u kobiet, aczkolwiek pewnie nie tylko u kobiet, bardzo normalizujemy generalnie ból, nie, bo tu tak, jak tak, nie, ja, że miesiączka taki... powinna boleć, <laughs> tak, 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 migreny, to tak. też... Ja widziałam taki miałem wczoraj, wiecznie miałem tylko taki filmik bardzo krótki wczoraj, jakiś wyskoczył, dziewczyna, która siedzi w bólach, z okresem i, i chłopak mówi do niej, no weź tabletkę, ogarnij się, nie dramatyzuj. ona potem mówi, tak, rest in peace, niestety nie żyje ten chłopak, jeszcze się nim zajęła. Coś z tym jest, że jesteśmy przyzwyczajone, że mamy być silniejsze niż powinniśmy być. Nawet właśnie te, te babskie dni, to jest taki ból dla niektórych, że no, ja sobie nie wyobrażam, jakby mój Rafał miał mieć taki jeden dzień, to by po prostu umierał, no, umierałby, no, umierał e, Więc się przyzwyczaiłyśmy, że mamy być takie silne i twarde, co jest fajne oczywiście, ale no, bez przesady, musimy mieć ten balans, musimy wiedzieć, kiedy jest granica, nie? Żeby, żeby odpocząć albo żeby zrobić stop. No tak, no bo, bo do pewnego momentu to jest okej, okay, ale czasami to może być tak, jak się wydarzyło w Twoim przypadku, bo w sumie dalej nie powiedziałyśmy o co chodzi. Tak. E, to był tętniak, dobrze mówię, i on pękł w trakcie spektaklu. Tak, to był tętniak, który pękł w trakcie spektaklu, nie wiedziałam w ogóle o tym, że właśnie mam cokolwiek w głowie się dzieje, bo byłam zawsze silna, energia petarda, tysiąc pomysłów, więc to co teraz mam, to, to było wtedy też. I w spektaklu kontrabanda, który bym się działo, że pod koniec pierwszego aktu do nas strzelają i spadamy wszyscy na scenę. I to był ten moment, kiedy jak uderzamy z całej siły o kolanek, jak o, o podłogę, to właśnie prawdopodobnie znaczy, wtedy pękł ten tętniak. Więc wychodząc ze sceny już w kulisy w przerwie, no już nie doszłam do garderoby, nie byłam już w stanie dojść do garderoby. No była panika w teatrze, nie wiedzieli co się dzieje. Nie wiedzieli, nie, ale widzieli, że coś jest nie tak. No bo najpierw nie byłam w stanie oddychać. Mówiłam, że z gorzej mi boli głowa, żeby tabletki, tabletki, znowu tabletki, blu głowy, teatr, spektakl, musimy pracować, więc półprzytomna prosiłam o prochy. To jest, w co w głowie mamy. Nie? Praca, teatr, prochy, szybko prochy. Ale potem już niewiele pamiętam, bo już byłam nieprzytomna, nie? więc karetka przyjechała bardzo szybko. No i już potem potoczyło, że byłam zawieziona do szpitala, rezonans i jakby wszystkie prześwietlenia. Wtedy wyszło, tak? że, że pękł, że zalał pół mózgu, że sytuacja jest dość ciężka. To też ciekawe, nie? że na tym sorze, jak mnie przyjęli, pół musieli przebudzić, powiedzieli, że będę miała operację że mogę nie przeżyć, a jak przeżyję, to mogę być sparaliżowana, może być bardzo ciężko, żebym była świadoma, bo oni mnie to robią jakby mhm. za niedługo. E, więc ta świadomość też była taka ciekawa. No. Ale ty, tak stać. A, 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 ty, jaka jest wtedy myśl? W sensie, co, co ty sobie wtedy wiesz, myślisz, to, jak słyszysz jest, coś takiego? Czy no, to, jest, to po jest po prostu taka, kwestia No się wy, wystraszyłaś, a ja wiesz, jakby tutaj się cieszę, że ta podświadomość też mi mówi, no bo wtedy nie myślisz, twoja mhm. świadomość nie działa wtedy, nie na półprzytomnym. I ja miałam spokój, ja miałam Dobra, to już nie muszę się starać, już nie będę już biegać codziennie i tak w tym jakby cokolwiek robić, tylko jest, wszystko jest okej. Okay. Dzieci odchowane, bo katuje się odkąd one są na, na ziemi, wiesz, tysiąc książek, zajęć edukacyjne, wiesz, zabawy, książki, wszystko. Więc mówię, tyle ile mogłam, zrobiłam. Rafał jest super tata, więc poradzi sobie z nimi. I ja mówię, okej, okay. więc jakby miałam spokój z tym, wiesz, nie denerwowałam się. Ja, jak słyszałam, że może mnie nie być, to mówiłam, okej, okay, już zrobiłam swoje tutaj, ile miałam i... I mogę po prostu iść spać. No dobra, a potem, czy to jest rzeczywiście tak, jak niektórzy twierdzą, czy jak to widzimy też w filmach czasami, mm -hmm. że jak się przytrafia coś ta tobie takiego, że jesteś, no, trochę na granicy, nie? w sensie mog mogło cię tu nie być. Tak. To czy to zmieniło Twoje życie tak drastycznie, czy to jednak jest tak, że człowiek sobie tak mówi, że wiesz, o co mi chodzi, że. E, że teraz to moje wiesz, wszystko będę robiła lepiej? Czy jednak, mimo wszystko, jesteśmy tylko ludźmi i po jakimś czasie trochę zapominamy? Wiesz co? To jest ciekawy proces myślowy, bo zaraz po, tym, e, zaraz po tej operacji, jak wróciłam trochę już e, do funkcjonowania, jak znowu, jak ja bardzo szybko wróciłam do pracy. E, ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale miesiąc po operacji byłam na planie. O, Czyli miesiąc po otwarciu głowy, głowy. mózgu. E, szrama przez pół głowy byłam na jeżyka taka obcięta i byłam już na planie ehm, bo kochałam pracować więc mm -hmm. to było ok, natomiast ta ilość miłości, wdzięczności ten mój mózg zalany, nie wiem, endorfinami szczęściem był w stanie naprawdę ogromnym, marzę o tym stanie bardzo marzę <laughs> o tym stanie bo się nie utrzymuje już e, ale było dużo szczęścia szczęścia, doceniania, ten taki spokój Kochałam się dać do busa za, spe, za spektaklami, z takim po prostu, ale fajnie, że z wami jestem, ale fajnie, że jadę, mm. ale w ogóle super. I widziałam ich stresy i dramy, to mówiłam, po czym oni się stresują, o matko, naprawdę, że masz guzik nie ten, albo ta bluza nie taka, albo za bzdura. Więc miałam ten spokój. Ale potem wracając już do y, codzienności, właśnie znowu castingi, znowu musisz się starać, znowu musisz się pokazywać, znowu musisz walczyć o swoje y, kredyty, dzieci, szkoły i tak dalej. To wszystko wraca. I gdzieś to wróciło na tory, już nie takiego normalnego biegu dzień w dzień, biegania, wstawania i pracowania. Na pewno zmieniło się to, że jest ta wdzięczność, jest ta większa wdzięczność, nie? To dalej mam. Nie mam, mówię, marzę o tym idealnym stanie umysłu pooperacyjnym, ale. Dlatego też powstała chyba moja fundacja Happy Brain. Właśnie, żeby odnaleźć trochę ten stan spokoju umysłu. Marzę po prostu, żeby dojść. Człowiek mówią, że nie jestem w stanie wrócić do tego stanu umysłu. Ale gdzieś to jest dla mnie taki, taki start, wiesz, jak się czuć mniej więcej. Jak można się czuć. Po prostu przeżyłam to uczucie takiego, nie mówię, że nirwany, ale takiego po prostu zen. Takiego spokoju i miłości, o którym marzę, żeby mieć na co dzień. Jest mi trochę łatwiej, mówię, do tego wracać, jak już się wkurzam, to oddech, wdech, wydech, wiesz, albo się wycofać, wyciszyć, nie daje się tak sprowokować, staram się przynajmniej, nie, tak jak kiedyś, więc są plusy, a jeżeli chodzi o to takie, że musisz wszystko robić perfekcyjnie, to tego nie miałam, po operacji, a teraz to już znowu jakby wróciło, przez to, że ja mam takie poczucie, że jestem tu w gratisie, na ziemi, nie, że mój hmm. czas tutaj jest przedłużony. I na początku to było takie, wow, mam w prezencie czas tutaj, a teraz jest takie trochę jakby za mną coś tykało, wiesz, jest takie, masz to w prezencie, mm -hmm. co teraz zrobisz z tym czasem. Mm -hmm. y I trochę się troszkę cały czas przeplata takim stresem, wiesz, takim trochę, czy mnie ktoś rozlicza tam z góry, ile zrobiłam już dzisiaj, czy nie, czy nie zrobiłam... Y więc tak, więc są, mówię, jest, jest do oceniania i plusy, ale jest też takie poczucie trochę takiego czasu, tak, bo ktoś to nie przeżył tego, niewiele ma czasu. Mamy 20 par lat, 30 par lat, 40 parę lat. No mamy jeszcze dużo, dużo czasu. A ja mam poczucie, ile mam jeszcze dni, nie? nie wiem. Nie wiem, nie wiem tego. Mam takie poczucie, że nie wiem ile mam dni, więc każdy dzień wykorzystuję jak mogę. Co znowu doprowadza do tego, że czasem się trochę przepracowuję, no ale. No, to jest no taka tak, panica, bo... no. to. Yy, bo, bo szczególnie jak się jest młodym, To tak człowiek nie myśli za bardzo mhm. o tym. Um, mój mąż ostatnio sobie kupił taki słuchaj kalendarz, w którym zaznacza, ile już e, życia przeżył, żeby mieć taki obraz, właśnie, ile mu jeszcze do końca zostało. Do końca zostało. Ale to piękne, tylko wiesz, nie, nie wiemy, ile mamy czasu tutaj. To jest tromba. Myśl, myślę, że to jest bardzo zawyżony kalendarz. Bo nagle może być bam, nie wiem, trafić autobus, rozumiesz? To, to, to jest stresujące, że to taka świadomość, że nie wiesz, co ci czeka. nie Taki, no, nie wiesz, każdy ma inną historię. Każdy nie wiem, jeden ma przydarzyć takie coś jak mi, jeden inny ma chorobę, która się ciągnie długo, a jeden no właśnie mówię, przejdzie i go coś potrąci. No, nie życzę nikomu, ale dzieją się nie wiadomo, jakie historie. Mm, więc świadomość tylko trochę jest mówię po to, żeby się doceniać każdy dzień. Ja za bardzo wyciskam każdy dzień. I ja to widzę po prostu, że y, jak mam dzień, ja nie potrafię mieć takiego mm, siedzenia bez niczego. Mm. Takie przelotki, tak zwane, że tak. tak. Po... Zazdroszczę trochę tym ludziom, którzy tak siedzą i się nudzą. Naprawdę tak. nie ja, też nie po... ja też nie potrafię odpoczywać, to jest coś nad czym. Znaczy, odpoczywanie wiesz, co, to odpoczywanie jest bardzo potrzebne, ale odpoczywanie ja muszę mieć zaplanowane. Dla okay. mnie to jest okej. Okay. Odpoczywanie, że właśnie wtedy robisz oddechy, albo sobie robię medytację, to jest okej, okay, ale ja to muszę mieć zaplanowane. Mówi się do mojej że każdy dzień jest po prostu, musi być w miarę ogarnięty, zaplanowany. Więc muszę pracować nad tym, żeby potrafić nic nie robić. No, ale to może kiedyś przyjdzie. Ale poczekaj, bo mówisz, że po miesiącu już byłaś na scenie. Nie na scenie. W sensie, że ale do pracy. pracy tak. na, byłam na planie i o scenę się bałam. Właśnie chciałam się zapytać, czy miałaś taką traumę przed pierwszym powrotem na, na scenę? Tak, miałam. Bo to jednak się tam wydarzyło, nie? Wiesz co, miałam, bo z pamięcią. Bałam się, że nie jestem w stanie tekstu pamiętać. Tak mm. jak ja mam pamięć naprawdę... Wszystko pamiętam i mamy wiesz po 100 stron w spektaklu yy, czy codziennie na planie masz ile stron. Yy, ale po operacji ja byłam właśnie taki zen, spokojna, nie miałam tego tempa, moja głowa nie pracowała tak szybko, nie była na takich obrotach. Co było super, bo się nie stresowałam, bo wszystko było takie wolne, wolne. taki easy going, wszystko było super. No i nagle mam wejść na scenę, gdzie tam po prostu się dzieje, 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 bo ja gram w komediach przede wszystkim. I ja tam jest tempo, 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 tempo. Więc trochę się bałam tego. W ogóle po operacji mojej kilka spektakli, które było, uratowała nas Kasia Bujakiewicz. Zawsze jej dziękuję bardzo, bo zdecydowała się z dnia na dzień. Moją rolę wziąć i chodziła po stanie ze scenariuszem. Mm -hmm. To było też ciekawe wydarzenie, bo tak się nie robi, ale w teatrze, przed spektaklem, zawsze była informacja, ponieważ Elżbieta jest w szpitalu, wszyscy tam wiedzieli, że tak, więc tutaj w ramach wsparcia jest z nami Kasia, która będzie w jej grać, ale tekst ma ze sobą, więc to było takie ciekawe, że oni wszyscy grają normalnie, a ona a odpowiadała, tekstem. ale z tym tekstem odpowiadała i tak, tutaj, 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 więc to było ciekawe, bardzo fajnie przyjęte. Mm, więc tak, i to, to było w czerwcu, bo ja miałam operację w maju, więc w czerwcu te spektakle były właśnie tak wsparte jeszcze przez Kasię. osoby, przez Kasie i przez innych dublerów. Ale to dublerów już w spektaklach, którzy byli przygotowani, a tutaj była taka sytuacja nagła. No a powrót miałam we wrześniu, tak? Jak już się odpaliły teatry na jesień, więc mm. to był taki, taki stres. Ale wszystko poszło dobrze. Czyli to była pewnie kwestia takiego. Pierwszego przełamania się. To było takie blokady, nie? czy jestem w stanie, czy, właśnie, czy jeszcze potrafię, czy dam radę. Oni byli też przygotowani, wszyscy powiedzieli, że mam stres, więc w razie czego że pomogą z tekstem, ale na szczęście było w porządku. Ja się tylko bałam tego tempa. Nie? Możliwe, że właśnie od września, jak wróciłam do teatru i tego tempa, zaczęłam trochę wracać na te tory takie szybko-szybko. Mm -hmm. Gdzieś tam moja głowa znowu powiedziała: OK, nie masz tego chill się... zone, już raz masz y, przyspieszać. Y, no, taki był początek chyba tego przyspieszania moich neuronów. Wspomniałaś o fundacji i wiem też, że po tej operacji to zaczęłaś się bardzo interesować mózgiem generalnie mm -hmm. i czytać dużo na ten temat. Co było takie najbardziej dla ciebie zaskakujące, czego się nauczyłaś o naszym mózgu? Wiesz co najciekawsze o mózgu? To jest prosta rzecz, że nasza galareta to jest 80% wody. Niby to wiemy, ale jak mi to uświadamia, zresztą pijesz cały czas. No tak. właśnie. Masz pić wodę też. Masz pić wodę. Już um, biorę? Woda jest bardzo potrzebna. Ale z czego to wynika? Jak wyszłam ze szpitala, gdzie wy, wypuszczają człowieka, który jest dwa tygodnie po operacji z ogromną blizną, jeszcze miałam szwy, chodziłam bardzo wolno, rafa mi pomaga do samochodu i jest naprawdę po, po, poważna sprawa. I przy wyjściu pytamy: No to, to co do domu jakie leki dostałaś, co się dzieje? Um, że tak powiem, re recepta od mojej neurochirurg to była napisana: pić dużo wody, nie stresować się i spacerować. To były trzy lekarstwa, które mam robić, więc ja nawet nie, nie wierzyłabym w to, gdyby to nie był neurochirurg, który codziennie sprawdza. Ona codziennie przyjeżdżała, żeby zap, się z też robimy tą fundację. Marta akurat miała wtedy troszkę wolniejszy czas, więc codziennie do mnie przyjeżdżała i patrzyła i widziała, nie pijecie wody. Coś widzę, że nie pijecie dzisiaj wody, bo coś bladać dzisiaj. Ja mówię, Marta, nie jestem w stanie pić wody, bo to jest ciężko, bo to tak wciskać w siebie tą wodę. Zaraz mi przynosiła i mówiła, że trzeba pić. Nie miałam siły chodzić wtedy, a ona brała mnie pod pachę dookoła budynku. Mówię, wiem, że nie możesz, ale idziemy. Powoli, 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 żeby powietrze cyrkulowało w organizmie, żeby mózg był dotleniony. Więc chyba to mi tak uświadomiło, wiesz, że właśnie skoro neurochirurg, który operuje i naprawdę ma wszystko, co może mieć w szpitalu, mówi, że to jest najzdrowsze dla mózgu, no to, to trzeba się z tym zagłębić i trochę robić to. Powinno bo, bo się więcej ruszać, to na pewno w innym stylu, ale, ale ruch jest potrzebny, żeby nie siedzieć w domu, na przykład na kanapie cały dzień. Nie? A przez tą fundację, co byś chciała? Takim idealnym świecie osiągnąć, żeby czym była ta fundacja? Także idealny świat to w ogóle Ja wiem, nie chyba Nieistniejące, rzecz. ale tak wiesz, tutaj możemy sobie pomarzyć przez chwilę. Więc to na pewno to, co bym chciała z fundacją i z moją neurochirurgą chcemy, żeby uświadamiać o higienie mózgu. To jest mamy przygotowany dekalo higieny mózgu. Ym, I w ogóle uświadamiać słowo mózg, bo w ogóle słowo mózg jest. W ogóle słowem dość chyba stresującym. Jak ktokolwiek słyszy słowo mózg, to jest takie, no, taki średni organ, dość nieprzyjemny. Bożesz. Że... To nie <laughs> tak po nas to, Tak tu bywa, nie. Um, więc. Um... Żeby, żeby pamiętać, jak dbać o głowę, tak? bo e, przez wiele lat e, inne tematy są poruszane i tak jak kiedyś piersi były czymś krampującym, to teraz wiadomo, że trzeba badać piersi. E, kiedyś szyjka ma, ma, macicy, no masakra, w ogóle macica, to wyraz był kiedyś, tak? Ale tyle było walki, edukacji, że każdy wie, trzeba by iść na, na badanie. Prostata tak samo, nie? Kiedyś jest straszny. Nie kurie, wolno wymawiać takich słów. A teraz słuchce. masz takie e, choroba, trzeba badać. Więc e, myślę, że takie nagłośnianie danych tematów daje to, że potem się trochę oswajamy z tym i mówimy, okay, że mi ten temat nie pasuje, ale no wiem, trzeba zbadać, tak, a jeżeli chodzi o głowę i mózg, nikt o nim nie mówi, a moja neurochirurg zawsze mi przypomina, to jest swoje centrum dowodzenia i ona mówi, jak mózg, jak nie dbasz o głowę, o mózg, który ci daje, tak naprawdę kontroluje ci wszystkie organy w środku i wszystko, co masz, no to mówi, jak on nie ma siły, to po prostu ci nie daje energii no do czegokolwiek, co, co cię hmm. boli, więc mówi, jak nie dbasz o, o mózg, to dlatego cię, nie wiem, bardziej boli inna część ciała, bo nie ma siły, nie więc to jest takie, myślę, uświadomienie po tym, co się stało, że ten nasz mózg jest taki trochę zaniedbany. Więc wzięłam go trochę do opieki, żeby się nim zająć i o nim mówić. Tak, albo jest poruszany bardziej w takich tematach, które zresztą są bardzo ważne, ja je ciągle poruszam. zdrowie psychicznego, Absolutnie w sensie tak. depresji i tak dalej. I to się pojawia, ale w takim sensie. Absolut organu. absolutnie wiesz. tak ale już to, to co my, my my łączymy że to jest um, to jest nie tylko mind tak że no to właśnie. jest brain i mind Dokładnie. brain mind to są razem połączone też wiele osób nie wie, że depresja, że stany depresyjne to czasami nie jest depresja, tylko to jest hmm. właśnie niedotlenienie, to jest niedo, nie dużej ilości wody, to jest niewyspanie, to jest za dużo kortyzolu w organizmie, to jest zestresowanie, to jest właśnie na przykład, no, no różne rzeczy, ale mówię o chemii w głowie, nie? bo wiadomo, że traumy, Jasne. psycholog jest potrzebny, ale bardzo często się po dzieje tak, że my nie dbamy o siebie, po prostu o zdrowie, fizyczne zdrowie. To co tłumaczę przy fundacji, że jakbyś chciała brać udział w maratonie, no to nie możesz teraz wyruszyć na, na maraton i biec i dziwić się, że ci coś pęknie, nie wiem, padniesz, no po prostu musisz przygotować, musisz mieć organizm przygotowany do biegania. Więc jeżeli chcesz mieć organizm przygotowany do bycia uśmiechniętym, nie wiem, wstawać rano o szóstej do pracy, mhm. bądź robić coś, to twój mózg, organizm musi być gotowy na to, tak? Musisz mieć siłę, sw swoją siłę. Bardzo też mam super e, psychiatrę, która nam też pomaga przy fundacji. Yy, I ona fajnie uś uświadamia rzecz, że bardzo często nasz mózg, na przykład jeżeli masz mózg, yy który miał wydzielany kortyzol od dawna, na przykład od dziecka, tak? Nie, jeżeli masz to ja. mózg, który ma wydzielany kortyzol od wielu, wielu lat, to jest na stałe uszkodzony twój mózg, na stałe. Hmm? To nie jest tak, że ten kortyzol, nawet jak już teraz go wydalasz z organizmu, działasz, to na, na tyle jest uszkodzony twój mózg, że on nie jest w stanie, nawet jeżeli chcesz, wyprodukować um, tyle... Tyle pozytywnych tak, tam dopaminy, i dopaminy i innych rzeczy, żebyś funkcjonowała. Więc suplementowanie się wychwytaczami serotoniny, to jest okej. Okay. Kiedyś to było takie, że się wstydzimy, tak? że jak masz leki brać, no to to jest masakra, tak? bo masz depresję, bo jesteś zły. No nie, ona mówisz tak, jak masz niedobory witaminy D, witaminy C i suplementujesz się tym, o no to jest okej. Okay. Więc mówisz, że i twój mózg faktycznie ma nie daje rady i ma niedobory, to, to nie jest, że ty się tym zamulasz i mówisz. Chill, tylko po prostu się wspierasz, żeby potem robić pracę, właśnie terapię, yy, czy cokolwiek innego Cię interesuje, coś, co ci wycisza, czy pomaga w tym mind, tak? Dbasz o brain, mm -hmm. żeby pomógł w mind. A jaki, jeszcze na, na chwilę wracając do tej sytuacji z Tędniakiem, jaki to wpływ miało na Twoją rodzinę? No bo Twoje dzieci już były całkiem duże, jak to się wydarzyło. Wiesz co, duże, no duże. Znaczy, no, większe niż na swoim to <laughs> w duże. W sensie, w sensie były m, chyba już takie, żeby rozumieć, że coś się Rozumie dzieje, ją, nie? Rozumieją, tak. Antek miał 5 lat, to jeszcze był dzieciak, to, nie? Tak. Antek miał pięć, Zosia miała siedem. Mm, oczywiście mówię, my jesteśmy świerami psychologii od zawsze, odkąd pojawiła się Zosia, ja mam, masz swoje traumy i tak dalej, więc e, psychologia była na, podstawą. Bliska. Mm, I Rafał też jest tak nauczony, żeby dbać no, o właśnie głowę dzieci naszych, więc e, jak to się stało, to chociaż wiem, że dla Rafała to było bardzo ciężki czas, dla niego psychicznie, od razu skontaktował się z psycholog, e, co im powiedzieć, jak to w ogóle, co powiedzieć, jak sk skonsultować to. I na razie dzieciaki wiedziały, jak ja byłam w szpitalu, że mama jest y, trochę chora, że jest w szpitalu, ale w, że przyjedzie, tak? Że okay. nie mówili, bo chociaż nie, nie wiedzieli, czy wrócę, czy nie wrócę, czy przeżyję, czy nie, to mówił, to mówił że jestem w szpitalu. I jak przyjechałam po operacji, no to to było zderzenie trochę, hmm. bo faktycznie y, jak wróciłam do domu ogolona i z tą blizną, no to... Takie widoczne, nie? Na, bardzo namacalne. To było namacalne. widoczne i to było takie, takie niesamowite, po prostu widzisz taki nagle, że oni mama, mama i nagle tak po prostu wmurowało ich. Reakcja Zo Zosi była taka, że była wystraszona, nie bała się do mnie podejść. Antek tak stał, miał 5 lat i chłopak to jest. Więc <laughs> tak stał, stał, przekonany, się, mówi, wyglądasz jak Transformer, jest ok. I się przytulił, więc, więc to, było, to było takie przyjęcie w domu. Mm, ale dla nich to nie było nic strasznego. Oni po prostu wiedzieli, że tak jest. E, na początku mówię Antek, nie Zosia trochę siadała z drugiej strony, żeby nie patrzeć na tą bliznę, bo trochę się czuła nie, niekomfortowo z tym dziwnie. Hmm, ale się przyzwyczaili, tak? My jakby traktowaliśmy to normalnie, normalnie, że tak się dzieje, że teraz mam trochę mniej siły, że na przykład mama nie robi teraz mafinek na leśników, nie robi zabawy, tylko mama po prostu już się przytuli, ale musi spać o 19, bo po prostu nie ma siły. Nie? Więc był taki czas, że miałam, się trochę śmieję, to był taki po prostu naprawdę dreamland dla mnie. Ja byłam księżniczką, to było chociaż troszkę mało wyglądałam jak księżniczka, ale był w domu księżniczkowo. Że Rafał był cicho, bo musi odpocząć. A to zrobimy zupkę mamusi, a to zrobimy kromeczkę mamusi. A to wiecie, co to, to ja wiesz, co kochanie, to ja wezmę ich na spacer, albo ich zabiorę tam, wiesz, tam gdzieś na basen, żeby sobie odpoczęłam w domu. Mówię, boż, to ja musiałam, tyle musiałam przeżyć, żeby tak było w domu. <słyska> <słyska> Więc tak to był taki czas tej rekonwalescencji, gdzie bardzo wszyscy dookoła dbali, żeby miała tą, tą przestrzeń i ciszę. No bo też głowa y, po operacji, to wiem. Ile mamy bodźców nasz mózg przyjmuje, tak? o czym często nie wiemy i dobrym przykładem jest, ja mówię, znowu to przeżyłam, więc wiem, jak mocno odczuwamy to, bo jak patrzę na ciebie i ty patrzysz na mnie, ja patrzę na ciebie, ale mój mózg rejestruje wszystko dookoła, dookoła. Tak? czyli to światło tu, obrazy, obrazy po lewej, tutaj wodę, to światełko, tu szum, no. czy jaki hałę teraz tam coś, to tak. jest wszystko. I nasze mózgi teraz są przyzwyczajone, więc to jest okej, okay, ale właśnie na przykład po to jesteś dlaczego jesteś zmęczona po południu, jak jest za dużo tych dźwięków, kolorów. I ja sobie sama zafundowałam to, żeby przeżyć to, żeby mm. być tym królikiem doświadczalnym, nie mając świadomości. Po operacji gdzieś trzy tygodnie po, moja przyjaciółka przyjechała ze Szwecji, zresztą ta, która ro robiła logo dla fundacji. Okay. No i ja się spytałam, czy mogę autem jechać, Moje no nowy no, chirurg. Ona mówi, no wiesz co, no, jak masz się, czujesz się dobrze, no możesz tylko tak powoli, troszeczkę, wiesz, żeby tak nie szalać, no to, powoli, ale pojechałam autem, pojechaliśmy na lunchek sobie do, e, gdzieś tam do kafejki, posiedziałyśmy sobie na tym lunchu, wróciłyśmy z tego lunchu i po południu po prostu zemdlałam, straciłam przytomność e, i miałam, uczyłam się tak źle, że nie wiedzieliśmy, co się dzieje, paliśmy się, że jest jakiś nawrót. Natomiast jak zadzwonił do właśnie naszej neurochirurgii usłyszała, co ja wykonałam w tym dzień, ile mój mózg przyjął bodźców, bodźców to powiedział, że jesteście nienormalni. Jak mózg ma przyjąć nie dojrze samochód, światła, ludzie, zagrożenie? To są takie, mózg ma wszystkie informacje i po prostu powiedział, że już koniec, nie? że już nie chce, już po prostu aut. Um, więc my sami przyzwyczajamy się do tej ilości bodźców, ale fajnie sobie robić w ciągu dnia to wyciszenie czy takie uspokojenie. Czy oddychanie, no bo potem jesteśmy, to się dzieje, wiesz, frustrowany, jesteś wkurzony, bo mm. to ci nagle wkurza Jasne. w sekundę ktoś, tak? No bo Twój mózg po prostu ma już dość. Twój mózg po prostu ma już dość. Nawet nie ty, to nie twoja osobowość, twoje mańce, tylko Twój mózg po prostu ma czasami dość. Tak sobie myślę, znaczy tak się zastanawiam, no bo wy z Rafałem oboje jesteście aktorami. Mhm. Y I bo bo ja trochę to obserwuję po sobie ale zastanawiam się jak to wygląda w tym środowisku czy uważasz mając takie porównanie że kobietom jest też trochę trudniej w tym takim środowisku aktorskim mając takie naoczne porównanie że wiesz jednak masz też męża który wykonuje wiesz, to w ten sam ten sam zawód? W aktorskim samym środowisku no nie bo na szczęście wiesz kobiety kobiety i mężczyźni gramy swoje ro role więc samej nie. My akurat świeżo, od samego początku nie mieliśmy z tym problemu. Zawsze się wspieramy mhm. i to, to jest akurat plus, że zawsze przygotowujemy role, czy do czego się przygotowujemy, jest łatwiej z kim się przygotowywać. Bardzo mi się podoba to, że po spektaklach przedpremierowych to jest taka fajna, konstruktywna rozmowa, tak? że to nie jest krytykowanie, tylko słuchaj, grasz super. Bardzo się cieszę i jestem wdzięczna, że Rafa oceni uwagi mo moje po spektaklowe, bo zawsze je stosuje i to potem jest sztosik. E, że I potem takie... możesz powiedzieć, to ja. <laughs> to jest moja zmiana, tak. E, że to jest takie fajne, bo wiesz, patrzymy na tą pracę i mówimy: Wiesz, jest super. A na przykład tu byś mógł zmienić to, albo tu za dużo, nie? albo tam trochę mniej, a tu jest genialnie, to, to zrobiłeś fajnie. Taka fajna, konstruktywna rozmowa: my się bardziej wspieramy w tej pracy. No bo nie jesteśmy konkurencją, no nie mamy jak być konkurencją. Tak. E, więc, tu jest, więc to jest, to jest plus. No. Um, myślałam teraz o twojej córce. Sofii. Uh -huh. e, Zofii. Po pierwsze, widziałam, to musisz mi powiedzieć, że Wy macie teraz jakiś wspólny projekt. To jest film? To, wiesz, to, to nagrałyśmy, to było też super. To była Etiuda To jest Etiuda filmowa, studentki szkoły filmowej, hmm. która nas zaprosiła razem. To też było bardzo ciekawe doświadczenie, no bo wiesz, gramy mamę i córkę, zupełnie inne postacie, tak? Nie gramy siebie, tylko kogoś innego. Zosia bardzo się sprawdziła, fajnie na planie. Ona jest w ogóle, wiesz, mi się wydaje, że dzieciaki nasze są, mówię, to jest takie moje katowanie, czyli katowanie takich wiesz, od początku wszystko tak, wiesz, poukładane. Um, więc oni wiedzą, że w pracy trzeba pracować, albo w szkole trzeba się przyłożyć do roboty, że potem mamy czas, żeby mamy takie zaplanowane to, tak, że mamy teraz czas, masz na zabawę, masz czas na swoją przestrzeń, masz czas na odmurzanie się w telefonie na 30 minut, mm -hmm. albo masz czas na pracę. I jak byliśmy na planie, to, to, to Zosia bardzo fajnie pracowała. Bardzo to lubi, bardzo by chciała to robić. Właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy to znaczy, że ona myśli o tym, że... Żeby... Wiesz co, my bardzo długo czekaliśmy, z tym, bo my nie chcieliśmy. W ogóle to jest zawód bardzo ciężki. To się wydaje, że jest fajnie, bo jest dużo plusów, ale to jest zawód totalnie niestabilny. Nigdy nie wiesz, wiesz, ile pracy masz. Są miesiące, że pracujemy dużo, są miesiące, że pracy nie ma w ogóle. Są miesiące, że się nie wysypiamy. Są miesiące, że po prostu nie wiesz, co ze sobą zrobić, tak? Bo masz wolne... Więc to jest taka niestabilność, pracujemy często w weekendy, w święta, jak inni odpoczywają. Więc... To ten zawód nie jest taki łatwy i my bardzo długo ich e, trzymaliśmy aut, że tak powiem. Zresztą wszyscy nam mówili, dlaczego ta Zosia jest taka ładna, czemu ty ją w ogóle do seriali nie wciskasz, czemu do reklamy jej nie wciskasz. Ja mówię, no nie wciskam jej, bo ja nie chcę, żeby ona w tym tłumie ludzi była, bo od małego się uczyła, że ją porównują z kimś, że jesteś gorsza, bo jesteś niższa, albo jesteś brzydsza, albo jesteś nie wiem. To jest straszne jak porównują, w tej branży porównują nas cały czas, to jest w ogóle... Mówię, trzeba mieć ten dystans, żeby bo jesteś za brzydka, za, nie, za gruba, za chuda, za niska i wszystko jest nie tak. Więc długo ich trzymaliśmy z tego yy, obok. Czasami yy, do pracy to było takie nagrywanie, wiesz, czasami instagramowe. To jest łatwiejsze, bo nagrywamy sami w domu i nikt nam się nie wtrąca, Fajnie. więc sobie z nimi nagramy i to jest fajne. Yy, no i to było takie pierwsze doświadczenie na, na, na planie. Ale bardzo fajnie poszło. I wiem, że ona chce, I wiem, że coś tam chce w tym kierunku, więc mówię, nie ciśniemy, ale jak, ale się, jak, pojawiają, jak się pojawiają projekty i pojawiają się rzeczy, to, to jak najbardziej wspieramy w tym, żeby to robili. A teraz wspomniałaś o tym, że to jest trudne środowisko w sensie takiego porównania. Bardzo. Ehm, to jaki to miało na ciebie wpływ, szczególnie jak byłaś młodsza, bo też. Ty um, zaczynałaś, jeżeli dobrze pamiętam, tam był jakiś taki e, epizod modelki. Wiesz to ja, ja tak, ja w ogóle za, zaczynałam w modelingu. Jak miałam no to to już w ogóle 15, jest takie środowisko. Tak, 15-16 lat śmieję jak z filmów. Taki wiesz, otworzyli dopiero co McDonald's w naszym kraju. Niedawno był otwarty McDonald's w Polsce jak miałam 15 lat i, e, i bywałyśmy tam dość często z koleżankami, wiesz, na I, I tak zwany hunter, nie? Taka dziewczyna z agencji e, do mnie podeszła i zgarnęła mnie do agencji, więc pracowałam trochę w modelingu, ale ja byłam cały czas za gruba i za niska. I jak patrzę na swoje zdjęcia z tych czasów, gdzie byłam naprawdę chudym patykiem, mm. I byłam za gruba, to ja to mam w już wybite na zawsze, nie? że za gruba, za niska, ale coś tam popracujesz. Pracowałam naprawdę dużo, mniej w Polsce, bo tu byłam za gruba i za niska. Pracowałam we Włoszech bardzo długo. To był taki czas liceum, kiedy byłam tak naprawdę cały czas w podróżach. I pracowałam, pracowałam sporo. Przede wszystkim w Bolonii, więc to było też takie pierwsze z kamerą, z aparatem i z kamerą, chyba obcowanie właśnie w no nie tej branży filmowej, ale podobnej trochę, tak? Ta praca z kamerą, trochę się człowiek już potem mm -hmm. czuje bardziej komfortowo i gdzieś tam potem zaczęło się to przekładać. Ty powiedziałaś właśnie trochę odnośnie tego w jednym z podcastów, które sobie obejrzałam. Boże, który? Po... Co za rozmowa. Nie, nie będę to no. reklamować. Ale co mówisz? Nie nie, 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 nie. Podcast bardzo fajny. Mm -hmm. I Najczęściej mówię to samo. więc Tak, słysz. ale to, to akurat chciałam pociągnąć, dlatego że ja się z tym bardzo mocno zgadzam. Mm -hmm. Bo mówiłaś tam o trendzie body positive i mm -hmm. że to trochę jest tak, że masz takie skrajności, mm -hmm. że to jest albo ktoś bardzo chudy, mm -hmm. albo są osoby bardzo plus size i że nie ma takich po prostu normalnych kobiet. Mm -hmm. ja jak widzę ten trend body positive, to też sobie zawsze to myślę, mm -hmm. że to jest generalnie fajny zamysł, ale trochę nie robione nie, to, nie tak, tak, jak powinno, nie? Znaczy, Zamiast historii też to, i to akurat moje przyjaciółki, nasz zwany, tak zwany sabat, mówimy, że body pozytyw jest trochę y, niezdrowy. W sensie, nie nie mówię, że niezdrowy, żeby to nie, nie poszło źle, ale nie, nie promują, że, żeby dbać o zdrowe jedzenie, o ćwiczenie, jakby dbanie o siebie i każdy ma inną budowę i możesz być większy, bo też masz problemy z hormonami, starczycą i Pewnie. inne rzeczy. Oczywiście, że tak, ale no my na przykład mamy przyjaciółkę, już jak jakkolwiek to brzmi. Taką u nas plus size. Yy, yy, znaną dość plus size. I ja pamiętam, jak przebywałyśmy i to ona wpierniczała pięć pączków z nami mm -hmm. na kolację. Nie? Więc to nie jest fajne, bo body positive, kocham swoje ciało, ale właśnie piję wodę, jem zdrowo i kocham siebie, ale dbam o siebie. Dbam o swoje zdrowie. Natomiast body positive i mam gdzieś siebie, no to to też nie jest w porządku. Mamy siebie kochać i dbać o mózg przede wszystkim, ale też o, o, o wszystko inne, nie? Czyli, czyli zdrowo i ćwiczyć. No tak, bo jak kochasz siebie, to chcesz o siebie zadbać, tak samo mhm. jak dbasz o swoich najbliższych, nie? Tak, Że jeżeli tak, tak. kochasz, nie wiem, swoje dziecko, no to nie będziesz... Tak. No. Ja absolutnie kocham, jestem zresztą... No, to było out of the record, ale widzisz, przyszłam z kroasantem, to był ostatni kłasant dzisiaj, bo przechodzę w, re, w ręce twojego męża za niedługo. E, ale to, to nie jest tak, że ja się nimi, wiesz, opycham, nie, tylko raz na jakiś czas albo zjem Jasne. sobie coś, ale to nie jest tak, że ja to mam gdzieś, że na co dzień o to nie dbam. E, więc Metoda może... 80-20. <laughs> może tak. Znaczy, to ja akurat wiem, że w moim przypadku nie ma takiego, że co już 100% muszę zrobić, bo ja, ja mam z tym problem. Ja mam wiesz, jak już jak sobie pozwolę, no to to jest jakby w głowie moje. no to wszystko. W w głowie mamy, że to jest ten czas, kiedy ja mogę jeść, więc ja pozwalam na wszystko. Jak zamykam ten etap, że okej, okay, cukier, koniec bo zawsze promuję, żeby cukru nie jeść, bo cukier jest niezdrowy dla mózgu totalnie i w ogóle dla organizmu, ale zamula cię i po prostu jest zło, zło, zło. Więc, jak już zamykam ten cukier, no to potem po prostu mam, że nawet go nie tknę. Wiesz, nie ma cheat day, nie ma po prostu nic, nawet na urodziny tortu nie ma, bo ja wiem, że jak się skuszę, no. to trochę jak uzależnienie. Sto że, jak się skuszę, no, tak. to już jakby czuję się, nie, no już masakrę, po prostu ten mój, jak to takie tabliczki, tak, że tyle dni bez tego udało się, to no, mam no, nie Więc bardziej to traktuję tak, żebym moim marzeniem właśnie jest, żeby już nie chcieć wracać do cukru, żeby mój mózg nie prosił o croissanty. Może kiedyś to się wydarzy. Ale masz teraz jakiś taki cel, nawet nie sylwetkowy, tylko po prostu Mam coś, cel, chciała... 10 kilo, to jest swoim <laughs> 10 kilo, nie wiem, e, to jest, no trudno, mam nadzieję, że za jakiś czas zobaczę ten wywiad i będę mówiła, Boże, jak się rozjechał zoom e, i się zmniejszę. E, ale jest to, ja to widzę, moj, moje ciało też, trochę się śmieję, że moje ciało jest moim przyjacielem e, i tą krzywdę, co mi robi teraz, czyli mm. ten bark, czyli to, że przytyłam, to, że boli, i źle teraz śpię przez to też przypuszczalnie, to on mi daje znać, czekam, żebyś o mnie zadbała. Hello, jakby poćwicz, zrób to. Więc nie traktuję tego, wiesz, jakby rozmawiam trochę ze sobą. Po tych przejściach też mam, że zawsze się przytulałam, dalej się cieszę, że w ogóle mam sprawne ręce, nogi. To jest po prostu, to jest wspaniałe, że po tej operacji, gdzie mówią, że naprawdę to jest no, niesamowity przypadek, tak? że ja po prostu, w... nic się nie stało. To jest rzadkość, więc y, takie właśnie cieszenie się nawet jak mnie boli, to on mówię, dobra, boli, boli ale, ale działa, ale ho, nie chcę, żeby przestało działać, więc dobrze idę do fizjoterapeuty, będę ćwiczyć, będę działać. Trochę się czuję, jakby mi to właśnie ciało y, tak kopało trochę do działania. No. Myślę, że to jest bardzo ważne, co mówisz, bo my generalnie lubimy trochę jako ludzie. Y, Albo może bardziej my, nawet jako naród, takie skrajności strasznie. I teraz mam wrażenie, że dbanie o siebie też jest ostatnio trochę źle postrzegane. A niekoniecznie to dbanie, w sensie niekoniecznie to zrzucenie 10, 10 kg musi być kwestią nawet taką estetyczną, chociaż mm. nawet jeżeli jest, to też jest okej, okay, bo to ty masz się też Estetyczność dobrze... Estetyczność teraz, wiesz co, chodzi o zdrowie, ja po prostu widzę jak ja, jak ja zdrowo jadłam i ćwiczyłam i nie mieliśmy na dietach żadnych, tylko po prostu zdrowe odżywianie i pilnuję się i ćwiczę, to ja wiem jaką mam wagę po prostu, moją, tak? A jak nie pilnuję tego, bo po prostu nie mam siły, albo tak jak teraz jestem cały czas w rozjazdach na planie we Wrocławiu i z busem, to po prostu dostaję już szału i olewam to, mam takie, dobra, chociaż to już się nie staram, tak? Staramy się o wszystkie inne rzeczy, tu o dzieci, o edukację, o to, to, to. No to chociaż będę miała to gdzieś i zjem, nie wiem, hot doga, albo zjem na stacji między w nocy z tym busem w się, to zjem jakieś orzeszki. To jest to, to totalnie rozwalone odżywianie. Więc, więc wiem, że ty je, i dlatego mam to jest takie trochę sama sobie daje: No dobra, noż trudno, noż, to trudno, no, przeżyjesz to. Więc to jest świadomość tego, tak, że trochę nie, nie pilnuję tego teraz, ale wierzę, że to zaraz się zmieni. No. <grym grym grym> <grym> Kończyły się wakacje, tak, zaczął się tak, czas tak, pracy, więc, rok szkolny. Tak, tak. rok szkolny. Ym, oboje z Rafałem jesteście na pewno rozpoznawalni, tak chociażby wizualnie. Y -y. Ym, ale tak sobie myślę, że bardzo udaje wam się chronić tą waszą taką prywatność, co w dobie Pudelków i innych różnych plotkarskich co? nośników nie jest taką oczywistą oczywistością. Czy to jest jakby celowe z waszej strony i wy po prostu dbacie bardzo mocno o tą prywatność, bo nie ukrywajmy, jakby to się dobrze sprzedaje, nie? Tak, to się bardzo dobrze sprzedaje. I to się dobrze klika i to się opłaca też trzeba Co? powiedzieć, tak? A wy jednak jakoś tak mam wrażenie, to jest wiesz, takie wasze. Tak, wiesz, to my tak mamy od samego początku w ogóle, jak odkąd jesteśmy przy dzieciach, szczególnie się to chyba jeszcze bardziej tego pilnujemy, ale na początku też nie wiem, z czego to wynika. My się też dobraliśmy może przez to, że ani ja, ani Rafał nigdy nie lubił ścianek i hmm. to było od samego początku. Jak pierwszy raz się pojawiliśmy, to po prostu był szał, no bo nagle Rafał, który był... Ja, ja byłam na, jakby to były moje początki w tej branży w Polsce, bo ja siedziałam dużo we, we Włoszech wtedy, jak się poznaliśmy. E, więc ja nawet nie wiedziałam, w ogóle nie znałam go do końca. W ogóle to inna historia jest, ale nie wiedziałam kim on jest, jak się poznaliśmy do końca. Więc jak szliśmy na pierwszą imprezę, no to był szał, że w końcu ma dziewczynę, więc jakby od razu zderzyłam się z tym, co właśnie wygląda, że za nami chodzili tu w krzakach, byli nagle po jakimś show, weszli nam do parkingu zamykanego, wbiegł tam jakiś chłopak, więc to było hmm. pr przedziwne. Hmm. I to był taki moment, taki początek, ponieważ my potem nie pojawialiśmy się. My się pojawiamy na imprezach, które są dla nas ważne. Mm -hmm. Pojawiamy się tam, jeżeli to jest pre premiera, um, kogoś znajomego, jeżeli to jest jakaś dla, ważna dla nas impreza. Bardzo rzadko pojawiamy się właśnie w miejscach na, na wyjście, chociażby przez to, że mamy tyle pracy i dzieci, że dla nas każda chwila jest cenna. No i z tego to wynika. Może też medialnie moglibyśmy bardziej mieć większy szał i bardziej popracować nad, nad wizerunkiem, ale wiecie, to jest życie, nie? My mamy życie jedno, swoje i fajna jest praca, którą mamy, kochamy tą, tą pracę, ale mówię, trzeba chwytać te momenty, nie? które się da. Myślę, że dzieciaki nas też bardzo z tym które uświadomiły, bo ich ten czas mija. Te tak? dzieci mm. rosną, rosną, kiedyś to oni wyjdą z domu i już będą chcieli mieć czas e, poza domem i poza nami. E, więc tak naprawdę wykorzystujemy to, że jak oni są, to chcemy z nimi coś zrobić. Ja po prostu z nimi chcę wyjść, z nimi chcę być, chcę, żeby to był nasz czas, po prostu nasz, na, na, nasza przestrzeń. No tak, a poza tym no to jest zawsze kosztem też czegoś, nie? Jednak jak się wpuszcza gdzieś tam za bardzo ludzi do swojego to w ogóle, życia. Wiesz, no, no, nasza, nasza praca związana jest tak? Medialnie. No. Więc to, co jest związane z pracą, jak najbardziej wychodzimy, Pewnie. rozmawiamy um, wiesz tam, gdzie możemy, Rafał mnie zna, ja, teraz uspokoiłam się, ja byłam zawsze pomocna, zawsze w sensie charytatywnie. Działalność charytatywna mnie trochę zajeżdżała <grym> kiedyś, teraz już trochę mniej. Um, ale działanie, działanie jak najbardziej, ale dzieciaki domu no to, to jest inna rzecz zupełnie. Znowu tutaj wspomnę o Zosi. Nie chcę wcale tutaj <laughs> lekceważyć Twojego, Zosia się sy bardzo ucieszy, twojego że jest syna, tematem. ale tak sobie pomyślałam, bo ja też, wiesz, jako mama córki, to tam <laughs> się, się trochę utożsamiam. Um, no, teraz bardzo dużo w, w ciągu ostatnich lat mhm. bardzo dużo mówimy o tych prawach kobiet u nas w kraju. Mhm. E, no zbliżamy się do 15 października. Mhm. E, w jakim kraju ty byś chciała, żeby dalej dorastała twoja córka? Matko to jest za ciężki temat, co ja nie, Może nie mówmy o kraju, w którym bym chciała, bo myślę, że to jest. Że może wyjedzie, no tak, nie za bardzo. nie chodzi mi o to, że to jest za dużo ilość zmian w tym kraju musiałaby się wydarzyć. Mm -hmm. wie, żeby to bo jak się mówi, którym chciałabyś, żeby twoja córka żyła, no to musiałaby być właśnie kraje, w którym ludzie się kochają, Idealne. wspierają i e, po prostu nie ma agresji przede wszystkim, hmm. bo to jest w ogóle niewiarygodne, co się u, u nas dzieje. Ja przyznam, że ja kompletnie nie oglądam wiadomości. Wiem, że to ja jest też. dziwne. A ktoś się mnie pytał, jakiekolwiek nazwisko, ja wiem, to jest prezydentem. Bo Tyle wiem. Mm. Nie chcę w tym siedzieć. Wiesz, znowu nie chcę swojego mózgu zapychać informacjami, które, które nie chcę, żeby mnie męczyły. Bo jak ja słyszę od wszystkich, jak jest źle, co się dzieje, jak dochodzą mi właśnie informacje, w ogóle prawa kobiet, które są w naszym kraju, teraz wszystko idzie w dół, edukacja, zmiany książek, które nagle zmieniają w ogóle fakty w książkach u nas po prostu, to, to jest coś strasznego. Mm -hmm. Więc sobie myślę, czy ja chcę w tym siedzieć, czy po prostu ja uczę swoje dzieci w domu to, co jest prawdą. I nawet jak oni się zdarzają poza, to na przykład to jest super. I Antek i Zosia mają i mówią: A wiesz, mówili, że to jest to bzdura, nie? że oni po prostu wiedzą, no bo tego hmm. nie mają z domu. Oni wiedzą, że się szanujemy, że się kochamy, że w ogóle u nas nawet jak się wkurzają, a naprawdę u nas to Zosi, to jest to hormony, i przyrzykuj się za ileś lat, naprawdę na ciężki czas to ona tak jest nauczona, że u nas się nie obraża, u nas się nie krzyczy. I każdy się wkurza, to jest normalne. Irytujesz się w sekundę, ale mówię, nie obrażasz po prostu, bo każde słowo uderza cię w serce. Każde słowo cię może ranić, może być źle. Więc Zaha już jest nauczona, że ona potrafi po prostu to jest <grym> <grym> dobra. <grym> <grym> cię, nie wiem, co zrobiła, ale okej, okay, idę, nie? Że z Antkiem już ma tak, że to są, to są nawyki, które mamy, nie? Więc nawet jak... Jak zdarzają się na zewnątrz czymś takim, to oni mówią: Jezu, wiesz, jakiś szok, bo ona, ona powiedziała: tak, a ty w ogóle wiesz, że ta wyzwała to? No, w ogóle masakra. Antek też tak ma, że właśnie zdziwiony, że mówi: wiesz, że ten to się zachował. Ja powiedziałam, ty wysił spokój, bo to w ogóle bez sensu, że. Jak mówić, wiesz, o, o naszym kraju, mam, mam nadzieję, że taki my w domu, ci co inaczej myślą o tym kraju, mogą zmienić to pokolenie, żeby to pokolenie wyszło do, dobre. Bo pokolenie, które ja widzę bardzo często, a walczę z tym i błagam wszystkich, żeby dzieci nie zapychali telefonami. Nie? Małe dzieci, które mówię, to jest znowu udowodnione przez neurochirurga. Jeżeli małe dziecko do, do trzeciego albo do czwartego roku, niestety się mieć, ale na pewno do trzeciego, jeżeli je yy, patrząc w telefon, to uszkadzasz mu mózg. Uszkadzasz mu mózg tak, że on nie rejestruje, że ym, zaspokaja swoje potrzeby. Bo to małe dziecko musi widzieć to jedzonko, papkę cokolwiek mm. i jem mózg rejestruje. Jem, jem zabezpieczam, jem jestem OK, super. To wystarcza. Jeżeli on patrzy w telefon i zapycha się, to mózg mówi, że po prostu to jest ym, jedzenie i nie zaspokaja mnie, czy muszę mieć coś ekstra, co mówi, że jest prawdopodobnie może być w przyszłości uzależnieniem, tak, że takie dzieciaki w przyszłości mają duże prawdopodobieństwo do uzależnienia od czegokolwiek. Po prostu musisz mieć więcej. Jakieś bodźce tak dodatkowe. Jest, tak jest, tak jest. No więc to jest to, że mówię, że, że musisz sam tworzyć swoją, swoje dziecko, a potem obywatela i kogoś, kto będzie, żeby był fajnym, mądrym człowiekiem idącym w świat, a nie takim właśnie zapchanym telefonem, który, który nie jest w przestrzeni z rodzicami czy z przyjaciółmi. To jest fajne, co mówisz, bo nawet jak była u nas Magdalena Błoćko, z którą rozmawialiśmy właśnie o wychowaniu dzieci i mm -hmm. tam błędach, które popełniamy i tak dalej, no to właśnie mówiła o takim tym przykładzie grzecznych dziewczynek, mm -hmm. jak się mówi, o jaka grzeczna dziewczynka i ja się z tym zetknęłam w kontekście swojej córki, że osoby trzecie tak mówią, mm -hmm. to właśnie ona mówiła, że nie zawsze mamy wpływ na to, co mówią nam, Osoby mhm. z zewnątrz, ale wtedy po prostu my musimy jakby uczyć naszego dziecka, że to jest, jakby to mhm. jest nasza prawda. No, a, no tak. a, a będą ludzie, którzy będą mówili różne różne rzeczy, tak? I tak też tak. trzeba przygotowywać trochę na to dzieci. No można, to, to na pewno nie jest łatwe, bo dzieciaki, wiesz, mówię, chociaż, te, chociaż my Zosi, e, bo chłopaki mają też inne mózgi, dziewczyny mają inne mózgi, zbudowane, to jest udowodnione i masz nawet, możesz sobie skan, inny mózg mężczyzny, innej kobiety. <grym> e, mamy inne strefy, my aktywne, inne oni, więc, e, więc Zocha bardzo chociaż wie, że to jest na przykład Instagram i wszystkie rzeczy, że to jest fikcja, tak? że to jest jakiś styl pokazywania, że to nie jest 100% prawdy, poza tym hmm. dwa wie, jaką mamy pracę, więc my na scenie udajemy kogoś, tak? Kogoś, Albo gramy tak. kogoś, więc ona wie, że to nie do końca jest prawda, ale i taki mózg jest taki ją, yy, dobra, no niby wiem, ale, ale czujesz się oceniany. Każde słowo znowu, ona, aby ona powiedziała coś, on wie, przecież wie, że to, jest, to nie jest jej problem, że ona tak mówi, tak? To ona się z czymś zmaga. Jeżeli ci mówisz, że jesteś, nie wiem, nie podobasz się jej, to ona ma z tym problem, nie ty. Nie musisz tego przyjmować, nie? że widocznie co ją denerwuje. Czemu, ci, czemu ją coś da? To ona musi nad tym myśleć, a nie ty. Więc to jest długa, długa praca, żeby kiedyś tak w tym głowie, mam no nadzieję, tak. już starszej nastolatki e, wszystko się poskładało, żeby się tym nie przejmować. Wiem, że to takie banalne pytanie do zadania na sam koniec, mhm. ale zawsze ciekawe. Jakie są teraz twoje takie marzenia zawodowe, ale też może prywatne? Zawodowe marzenia, żeby ten. Bo e, mówiłaś o tym castingu właśnie żeby się się wczorajszy casting. E, jak dostanę ten casting, to będzie wow, e, ale nie nastawiam się, ale może. Dwa, żeby fundacja, e, która zaczna działać zresztą mam dla mnie. Tak mam, dla ja prezent. tak. mam nadzieję, że kiedyś to jeszcze nie jest oficjalna marka, która, ale mam nadzieję, że będziemy kiedyś już robić, już produkować o, te różowy. dresy. Jest różowy oczywiście, ale jest zrobiony troszkę, bo ja mam cały logo z mózgiem, żebyś nie atakowała innych mózgiem. Mózg masz z tyłu, malutki na plecak. A to masz Super. happy brain. Um, więc jakby to, to jest takim moim marzeniem, żeby to działało, żeby to nie było moje zmaganie się, bo to jest z dnia na dzień, już jestem w tym sama, mam przyjaciół dookoła, którzy pomagają, ale to nie jest jeszcze team działający i marzę o tym, żeby mieć osoby, które pracują, które zarabiają przy tym oczywiście, pracują i robią kawał dobrej pracy, żeby to już tak zatrybiło i działało dobrze. To jest moje marzenie. A prywatnie? A prywatnie? Wiesz co, no żeby ci, ci, by wszyscy byli szczęśliwi, No to jest moje marzenie, żebyśmy byli szczęśliwi. Każdy ma inny świat, nie? Każdy ma inne potrzeby i marzenia, ale żeby byli szczęśliwi, świadomi i byli tu i teraz, bo e, z Zosią i Antkiem, oni są z nami, oni są przyzwyczajeni, że ja mówię, słuchajcie, teraz jesteśmy, halo, jesteśmy razem teraz, więc świadomie, proszę, kontakt i Zosia to wraca, aha, dobra, no, no to co, jakby jest, tak, ale mm, więc mam marzenie, że oni już nie będą ich ciągać. <noise> Wszystkie tam inne rzeczy tego będą, będziemy mieli ten swój, swój czas i lubili ze sobą go spędzać. Na razie go lubimy ze sobą spędzać. Mówię, jesteśmy teraz w strefie nastolatki u Zosi, która jest kochana, ale wiem, że będzie ten moment, że będzie chciała iść w świat, ale mam nadzieję, że to, co zakorzeniliśmy... Czyli to taka wspólny czas, fajne momenty, że to zostanie i będzie to nas kiedyś wracać. To jest moje marzenie, że tak jak już będzie tą studentką, po studiach już ten mózg dojrzeje cały, jak ma być, to będzie z przyjemnością do nas przyjeżdżała na, na obiadki, na, na pyszne jedzenie mamy, bo bardzo chwalą moje jedzenie zdrowe oczywiście. A lubisz gotować? Bardzo lubię. Teraz nie czyniam, teraz, wiesz co, czasu trochę przez tą pracę, ale zawsze, jak mamy, gdyś miałam przyjemność prowadzić program e, Twój Portfel, Nasza Dieta, w którym jakby odchudzaliśmy wszystkie potrawy polskie i różne rzeczy, więc to, to jest fajne, no bo jak mam czas, to kochamy nuggetsy zdrowe, czy kochamy domową pizzę zdrową, e, w ogóle mafinki teraz robiłam wczoraj też wieczorem im do, do szkoły, żeby mieli przekąski, więc staram się o, o to bardzo. Kocham też, że oni uwielbiają smaki nasze, które są niby słodkie, a to nie jest słodkie. Na przykład niektórzy mm -hmm. muffinki nasze jedzą, mówią słodki jest, a oni uwielbiają, więc to jest fajne, że są nauczeni, że to zdrowe jedzenie może być dobre. Wiadomo, że mają, kochają lody i jakby jemy je, ale, ale są nauczeni do, do zdrowego odżywiania, więc to na pewno jest... żeby, żeby, żeby wszystko wracać, wiesz, po studiach, żebyście się do nas wracać na te zdrowe obiadki. No, to mi nic innego nie pozostaje jak życzyć Ci wygrania tego castingu. No. Ja mam nadzieję, że się mam o tym nadzieję. niedługo dobiję. A może tylko zdradzić, czy to serial, czy to film? Film, film. to jest film. Dobra. No to ja trzymam kciuki i na pewno te moje krzyki po prostu spowodują, że, Dobra. że, że ten casting że dobrą energię wygrasz. I bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą rozmowę. Dzięki wielkie.